Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie kontynuacja omówienia wycieku z Disneya. Ostatnio brałem na tapet różnicę pomiędzy odcinkiem pilotażowym a finalną wersją serialu. Dzisiaj przyszła kolejna serialową Biblię. Zacznę od krótkiej teorii. Biblia serialowa to dokument służący jako przewodnik po różnych aspektach produkcji, takich jak opisy postaci, odcinków, lokacje i tym podobne. W przypadku ulicy Dalmatyńczyków 101 wyciekły dwa takie dokumenty. Jeden z czerwca 2016 roku, w niektórych miejscach znacznie odbiega on od serialu, który znamy dzisiaj. Zawiera m.in. opisy odcinków, które ostatecznie nie pojawiły się w serialu oraz bohaterów, których ostatecznie nie poznaliśmy. Drugi jest z listopada 2017 roku i jest on dość zbieżny z finalną wersją ulicy Dalmatyńczyków 101. Dla złapania lepszego kontekstu dodam, że premiera pierwszego odcinka odbyła się w grudniu 2018 roku, a więc ponad rok od drugiej Biblii z wycieku. Te rzeczy, które względem finalnej wersji nie uległy zmianie, będę pomijał, skupię się na tym, czego nie wiedzieliśmy lub co nie zostało bezpośrednio potwierdzone w serialu. Strona tytułowa tego nowszego dokumentu widana starym logiem oraz napisem, że niektóre projekty są jeszcze w toku. Minęło już sporo czasu od premiery, więc spokojnie rozpoznamy, o które chodzi. Na początek wygląd bohaterów. Obrazów w starym dokumencie w ogóle nie ma, więc opieram się tylko na tym nowszym. A w nim dużych różnic nie ma, więc nie zajmie to zbyt dużo czasu. Na tym etapie prac zachodziły już tylko bardzo drobne zmiany. Te głównie widać w obrożach psów. Kolorystyka pierścieni Doli uległa zmianie, tak samo jak kolor obroży Dorothy. Na początku miała mieć kolor niebieski, a ostatecznie została żółta. Inną obrożę ma także Dizzy Diddy, a symbol na obroży Deja Vu miał być wcześniej znakiem zapytania, a nie okręgiem. Z rodziny Dalmatyńczyków tylko u DJ-a delikatnie zmienił się układ kropek. We wcześniej wersji miał czarną obudkę wokół oka, a ta większa kropka na lewej przedniej łapie finalnie znajduje się trochę niżej. Nie mam pojęcia, jak ja to zauważyłem. U Arabeli kolor sierści był na początku jaśniejszy, a oczy Fergusa bardziej czerwone. Niektóre obrazy w dokumencie można było zobaczyć już wcześniej, ponieważ reżyser serialu opublikował je na swojej stronie. Na przykład rysunek koncepcyjny przedstawiający całą psią rodzinę oraz ich imiona został przez niego wstawiony do internetu w 2020 roku, tak samo jak obraz z rodziną podczas obiadu. W Bibliach jest informacja o tym, kto jest właścicielem domu na ulicy Dalmatyńczyków 101. Okazuje się, że jest nią Dodi MC Dot. Jest to o tyle ciekawe, że nie dostaliśmy tej informacji w żadnym z odcinków serialu. Z jej opisu dowiadujemy się, że jest artystką mieszkającą na dalekiej wyspie i komunikującą się ze swoimi psami przez telefon lub Skype'a. Jest ekscentryczną samotniczką z obsesją na punkcie kropek. Może jakaś krewna Larsa? Słodkiego całuska! Takie stworzonka można zjeść, schrupać, jego porąbałaś! Po tym jak nie udało jej się wyjść z czarno-białej fazy, a świat sztuki się jej znudził, jej skończyły się pieniądze. Opis Dodi jest identyczny w obu dokumentach, co mówi nam, że jej postać nie uległa zmianie między powstaniem obu wersji. Jednak w serialu nie ma o niej ani słowa, więc możliwe, że ostatecznie została z niego usunięta. W końcu od powstania Biblii do premiery pierwszego odcinka jest ponad rok różnicy. Może to potwierdzić stosunek psów do ludzi w odcinku Najlepszy Przyjaciel Psa, który nie był na początku zbyt pozytywny. Z kolei w odcinku Dom Psi, gdy groziła im kontrola, nawet się z nią nie skontaktowali. Mogła też być bohaterką, o której wiedzieli twórcy, ale nie chcieli informować o tym widzów. Mogła wyjechać tak dawno temu, że szczeniaki jej nie pamiętały. A Doc mógł o niej nie wiedzieć, bo związał się z Delilą już po wyjeździe artystki. Jednak w dokumencie pisze, że komunikowała się z nimi przez telefon lub Skype'a, więc jest to dość naciągane. Chyba, że robiła to tylko na początku. A gdy skończyły jej się pieniądze, nagle przestała i słuch po niej zaginął. Jest jeszcze opcja, że Dodi istniała w tej nowszej Biblii, ponieważ musiała istnieć. Nie wiem, jakie jest prawo w Wielkiej Brytanii, ale podejrzewam, że właścicielem domu nie może być pies. Ta postać mogła być tylko niejako wyjaśnieniem w kwestii własności nieruchomości. Z drugiej strony to kreskówka i twórcy raczej nie podchodziliby tak szczegółowo do prawa. Z naciskiem na raczej.
Dawniej mówiono, że właścicielką domu Dalmatyńczyków jest Dottie Smith, postać, która imieniem nawiązuje do autorki oryginalnych książek. Jej opis pokrywa się z Bibliami, ale nigdzie nie znalazłem, skąd ta informacja pochodzi. A jakie jest wasze zdanie na temat właścicielki domu na ulicy Dalmatyńczyków 101? Zgadzacie się z którymś z moich potencjalnych wyjaśnień, czy macie swoje? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Przy opisie Snowball jest informacja o tym, jakiej narodowości jest jej człowiek Stanisław. W serialu przez jego akcent mogliśmy się domyślić, że pochodzi z Europy Wschodniej, ale nigdzie nie zostało powiedziane konkretnie z jakiego kraju. Najwięcej teorii było o tym, że Stanisław pochodzi z Rosji, ale dzięki dokumentom z wycieku mamy pewność. Stanisław jest Polakiem. Jest też informacja o tym, że właścicielka Roxy jest graczem. Zmiany też zaszły w samych bohaterach. Będę czytał różnice z tego starszego dokumentu, ponieważ te z nowszego pokrywają się z wersją finalną. O tym, że Dolly na początku miała nazywać się Daisy, mówiłem już we wcześniejszym filmie, ale czy wiecie, że miała być maskotką lokalnej drużyny piłkarskiej oraz brać udział w zawodach agility? Jest to sport, w którym pies musi pokonać specjalny tor przeszkód. I że jest trochę młodsza niż Dylan. Z kolei Dawkins miał być na początku dziewczyną oraz miał mieć swojego asystenta Dizzy'ego. Dizzy miał być jednym z najmłodszych szczeniaków i od dnia narodzin był bardzo blisko Dawkinsa. Nie był zbyt dobrym asystentem w laboratorium, ponieważ często sprawiał Dawkinsowi jakieś problemy. Na przykład nacisnął niewłaściwy przycisk lub pociągnął dźwignię zbyt wcześnie. Deepak w wersji koncepcyjnej miał być mniej spokojny niż ten ostatecznie. We wczesnej wersji z serialu, wyprowadzony z równowagi, nie miałby oporu przed kazaniem rodzeństwu się zamknąć. W serialu miał też pojawić się szczeniak o imieniu Donald. Urodził się jedynie kilka sekund po Dylanie i czuje się okradziony z roli najstarszego syna. Twierdzi też, że wywiązałby się z tej roli znacznie lepiej. Miał też pamiętać historię każdego członka psiej rodziny. Dworak, koneser gry na tubie. Coś czuje, że to właśnie on został przemianowany na DJ-a. Przy czym twórcy poszerzyli jego wachlarz instrumentów. Niektóre imiona w serialu szczeniaki dostawały po wielkich ludziach, którzy byli związani z ich pasjami. Taka Da Vinci dostała imię po nazwisku Leonarda. Dawkins dostał imię po Richardzie Dawkinsie. Z kolei Dworak to imię po czeskim kompozytorze. Na początku, gdy imię było wymienione w piosence, to spodziewałem się, że będzie należało ono do szczeniaka związanego jakoś z komputerami. W końcu Dworak jest też układem klawiatury. A muzyczny szczeniak o imieniu DJ był w tej piosence obecny. Dopiero teraz okazało się, że Dworak to wcześniejsza wersja DJ-a. Dixie and Darnell. Lubił rozkopywać podwórko oraz wszędzie rozrzucić zabawki, miski i kości. Bardzo podobne do Diesla w wersji finalnej. Z kolei Diesel w wersji koncepcyjnej był strasznym gadułą. Lubił gonić za swoim ogonem i kładł się spać jako ostatni. W nowszym dokumencie jest napisane, że Prunelle i Arabelle bawiły we bryki Dalmatyńczyków. Jest to coś, co bardzo trudno było wychwycić w serialu oraz coś, co było już wcześniej potwierdzone we francuskiej gazecie The Daily Papi. Z kolei w przypadku Konstantina dowiadujemy się, że nagrywa czarno-białe filmy na YouTube o sensie życia. A jego właścicielem jest protekcjonalny rosyjski architekt. Nigdy go nie widzieliśmy, ponieważ bardzo często podróżuje służbowo. A skoro już jesteśmy na tej stronie, to odcinek The Wall of Meow miał mieć na początku nazwę The Tao of Meow. Czyżby koci Bóg miał mieć na imię na początku Tao? W przypadku Huntera dowiadujemy się trochę o jego przeszłości. Jest 12-letnim sierotą wychowanym przez ciotkę Cruelle, która aktualnie mieszka w Szwajcarii. Wychowywała go w nienawiści do Dalmatyńczyków oraz opowiadała mu na dobranoc, jak te psy zrujnowały Devilów. Hunter chce pomścić rodzinę, łapiąc Dalmatyńczyki, w szczególności potomków Pongo i Perdity, czy jak tam wolicie, Chiki. Zawsze pobiera się z Dalmatyńczyków do testów DNA. Widać to w odcinku Tętka z Destiny, Dallas i Deja Vu. Okazuje się, że Delilah jest ich przodkinią, więc Dylan i jego rodzeństwo są dla niego szczególnym celem. Pozostałe szczeniaki traktuje tylko jako bonus. Hunter żyje samotnie, mając do towarzystwa swojego kota pieszczocha i służbę opłacaną przez Cruelle. Biorąc pod uwagę, że opisy innych bohaterów z tego nowszego dokumentu pokrywają się z tym, co widzimy finalnie, sądzę, że opis Huntera jest jak najbardziej aktualny.
ale jego opis w starszym dokumencie przedstawia nam tę postać trochę inaczej. Przede wszystkim na początku nie miał mieć na imię Hunter, tylko Daemon. Jest prawnukiem Cruelly, który chciał zdobyć popularność w internecie, ponieważ wiedział, że w prawdziwym świecie nigdy nie znajdzie przyjaciół. Problem był taki, że nikt w mediach społecznościowych go nie lubił, dopóki nie zaczął robić selfie z uroczymi futrzakami. Jego celem stało się zdobyć jak największą liczbę lajków na Flavbooku. Robił zdjęcia w niekoniecznie etyczny sposób, szpiegując i wcinając się w kadry innych. A co wy myślicie o tym starym Hunterze? Ja tam wolę jego nowszą wersję. Wieża Devilów na rysunkach koncepcyjnych miała wyglądać zupełnie inaczej niż wersja finalna. We wczesnej wersji ma jasny kolor, a na szczycie znajduje się dłoń. Pewnie coś ona oznacza, ale jestem kiepski w symbolikę. Wersja wieży, którą znamy w serialu, bardziej pasuje do złoczyńców. Z kolei wersja koncepcyjna bardziej wygląda jak dom mody. Dalej przechodzimy do tego, jak wygląda mapa Camden Town w serialu. Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w odcinku Pali się, ale Biblia ma swoją mapę nieznacznie różniącą się od tamtej. Ta z dokumentów jest bardziej szczegółowa. Nie jest tak jak tamta z odcinka narysowana stylizowaną kreską. Na wersji z Biblii jest podpisany kościół, dzięki czemu wiemy, że szczeniaki w odcinku Twardy Orzech Rozgryzienia po wezwaniu Dylana w Interszczeku nie musiały przejść zbyt dalekiej drogi. Obok mapki jest też plan parteru domu dalmatyńczyków. Plan całego domu można było zobaczyć wcześniej na internecie, ponieważ został opublikowany przez jednego z twórców jako portfolio. Tutaj mamy rysunek obrazujący nam korytarz domu na ulicy Dalmatyńczyków. Rysunek odpowiada ostatecznemu wyglądowi wnętrza. Na przykład jest ta charakterystyczna lampa przy suficie, wieszak oraz przejście w ścianie. Na rysunkach poniżej znajdują się wynalazki ułatwiające psom życie bez człowieka. Na pierwszym obrazie jest urządzenie do głaskania, tutaj w finalnej wersji zostało znacznie uproszczone. Na drugim znajduje się rzut boszy na łazienkę. Jest na nim zjeżdżalnia, po której szczeniaki mogą zjechać do wody oraz jakiś ala namiot z całą masą poduszek. Projekt przetrwał do ostatecznej wersji serialu, ale zjeżdżalnia z tym całym baldachimem została przeniesiona z prawej na lewą stronę. Na trzecim i czwartym jest maszyna do dystrybucji karmy oraz misek. One pojawiły się w serialu bez większych zmian. A kolejną ciekawostką, której nie było w serialu, jest to, ile szczeniaków było od strony Dolga i od strony Delilah. Ile mieli razem, a ile adoptowali. Biblia serialowa odpowiada nam na te pytania. Dog ze starego związku miał 15 szczeniaków. Delilah też miała 15, a razem mieli kolejne 15, co dało nam już 45 szczeniaków. Kolejne 54 jest ze skronisk, sklepów zoologicznych i z ulicy. W starym dokumencie znajdują się nazwy i opisy odcinków, które nie zostały ostatecznie stworzone. Jednym z nich jest odcinek Birthday Blues. Jego opis mówi nam, że Dylan ma obchodzić swoje urodziny, ale dzieli ten dzień z 14 rodzeństwa, przez co nie czuje się wyjątkowo. Ten odcinek jest o tyle ciekawy, że dowiedzielibyśmy się, kto konkretnie pochodzi z miotu Dylana. Jednocześnie odcinek wydaje się dość trudny w realizacji. Uwaga, teraz moja teoria. Nawet jeśli większość z tych psów by się nie odzywała, to twórcy i tak musieliby zaprojektować ich wygląd. Co prawda jeden z tej czternastki był w wersji koncepcyjnej obecny, ale i tak zostaje 13. Gdyby pojawili się w tym odcinku, to logiczne by było, aby przewijali się chociaż jako postacie w tle w innych odcinkach. Członków psiej rodziny, która nie jest zlepkiem kropek, jest 20. Ten odcinek prowadziłby dodatkowo ponad połowę tej ilości, a większość z nich nie dostałaby większego udziału w serialu niż taki Delgado, który i tak odhaczył absolutne minimum. Poza tym wtedy byśmy wiedzieli, kto należy do miotu Dylana, a Dolly wciąż byłaby dla nas tajemnicą. Tak trochę średnio, jeśli oboje są głównymi bohaterami. Zamiast tego dostaliśmy odcinek o urodzinach trojaczków 3D, który rozwinął nam postać Destiny, Dallas i Deja Vu. Odcinków, które były w planach, ale ostatecznie ich nie stworzono, było więcej. Opis Over the Garden Wall mówi nam, że gdy Frisbee ląduje w ogrodzie Clarissy, ta manipulując swoim człowiekiem każe mu zainstalować mocne zabezpieczenia, takie jak siatki, czujniki, światła i kamerę na podczerwień.
Później w mocno zabezpieczonym ogrodzie przypadkowo ląduje zabawka Dorothy. Szczeniak przez jej brak nie może spać, więc Daisy i Dylan próbują ją odzyskać. Ten odcinek wyewoluował w inny, który jest obecny w serialu, a nosi tytuł Pies na brylanty. Ale najstarsze rodzeństwo nie próbuje odzyskać zabawki Dorothy, tylko organizują napad na Spak, aby oddać Clarice jej własność. Ostatecznie okazuje się, że własność wcale nie jest jej, ale mniejsza o to. Con of Shame, czyli odcinek, w którym Dylan po przejściu operacji wylądował w stożku dla psa. Przerwało to jego program szkolenia psów kosmicznych, ale także sprawiło, że inne psy się z niego śmiały. Ostatecznie znajduje siłę w Daisy i w swojej rodzinie. Inspiracja tego odcinka znalazła się w Oknie Strachu, którym stożek nosiła Dolly, ale sam odcinek miał zupełnie inną fabułę. Odcinek Go the Dot to Sleep. Jest pełnia księżyca, a Dylan nie może powstrzymać wszystkich szczeniaków przed wyciem. Sytuacji nie ułatwia, że Clarissa doniosła na policji, że nie mają człowieka. To jest takie połączenie motywu z odcinka Dom Psi, w którym dalmatyńczyki muszą zmierzyć się z kontrolą oraz czymś zupełnie nowym. W You've Got Mail żadna paczka karmy nie zostaje dostarczona, a Dylan odkrywa, że trojaczki zachodziły się na listonosza. We wczesnej wersji tymi trojaczkami byłyby pewnie 3D, sądząc po tym, że w odcinku pilotażowym to właśnie one rzuciły się na listonosza. Jednak gdyby koncepcja na ten odcinek przetrwała, to raczej byłoby to Dimitri Trio. W odcinku Pet Psychic Damon Devil zatrudnia zwierzęce medium, aby pomógł mu sfilfiltrować plan filmowy, na którym kręcone są trojaczki. Pomysł na ten odcinek połowicznie przetrwał do końca. Zwierzęce medium wyleciało, a w jego miejsce pojawił się konkurs, którego zwycięzca mógł spotkać się z 3D. W Whistleblower Konstantin kupuje gwizdek, który słyszą tylko psy, aby zemścić się na swoich sąsiadach. Kiedy Dylan i Daisy zdają sobie z tego sprawę, muszą dostać ten gwizdek w swoje łapy. W odcinku Daisy Downer, Daisy po raz pierwszy w życiu przegrywa zawody lekkoatletyczne, a Dylan pomaga jej zaakceptować porażkę. W odcinku Dorothy First Dot, Dylan martwi się, że pierwsza kropka Dorothy jeszcze się nie pojawiła. Z kolei w Puppy Love, Daisy po raz pierwszy podkochuje się w Heathcliffie, co ma przez zabawne i niezręczne konsekwencje. Ten odcinek prawie na pewno został przemianowany na poetycki przekręt. Część z tych odcinków, pomimo że ostatecznie się nie pojawiła, to była jednak inspiracją do stworzenia innych o podobnych motywach. W starszej wersji jest też opis odcinka pilotażowego Londynie mamy problem, ale że wtedy nosił on nazwę Space Out. Nagrywałem już różnicę pomiędzy późniejszą wersją pilota, ale ten opis wprowadza jeszcze dodatkowe różnice, a ze względu na długość tego materiału w tym filmie zdecydowałem się go pominąć. W tej chwili opis tego odcinka wyświetla się na ekranie, więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie zatrzymać materiał i na spokojnie go sobie przeczytać. Na końcu tego nowszego dokumentu są tytuły oraz opisy odcinków. Tutaj nie zmienia się zbyt wiele. Kolejność odcinków, Dziewczyński Dzień i Poetycki Przekręt jest inna niż w finale. Dalej już nie ma numeracji, więc uznaję, że twórcy jeszcze sami nie byli pewni. Jest tylko różnica w tytule odcinka The Tao of Miau, o której mówiłem przy okazji omówienia Konstantina. Dajcie znać, co myślicie o zawartości nowszej i starszej Biblii. Jakaś starsza koncepcja spodobała wam się bardziej, albo może cieszycie się, że ostatecznie została zmieniona? Komentarze są wasze. Ja się z wami żegnam, do następnego razu, cześć!